Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak można określić błąd drugiego rodzaju i moc testu. Zacznijmy od takiej standardowej tabelki w statystyce matematycznej. Ona określa kilka rodzajów błędów, które najczęściej są podejmowane podczas jakby weryfikacji hipotez. I mamy dwa stany: ocena badacza i rzeczywistość. Najlepiej by było tak, że jeżeli hipoteza jest prawdziwa, czyli tutaj badacz tak samo to oceni, jest to jak najbardziej poprawne zdarzenie. Tak samo byśmy chcieli, żeby w przypadku, gdy hipoteza jest fałszywa, została ona w ten sposób przez badacza, czyli w teście statystycznym oceniona i to by była najlepsza sytuacja. Jednak nie zawsze tak jest. Podstawowym błędem weryfikacji hipotez jest tak zwany błąd pierwszego rodzaju. On ma miejsce, gdy hipoteza jest prawdziwa, a niestety w ramach testów statystycznych zostanie ona potraktowana jako fałszywa, czyli zostanie odrzucona na rzecz hipotezy alternatywnej. Będzie to tak zwany błąd pierwszego rodzaju. Najczęściej on jest narysowany jako lewy i prawy ogon na krzywej rozkładu danego parametru. I mamy drugi błąd, tak zwany błąd drugiego rodzaju. Jest to inaczej nazwane beta. I to jest przypadek, kiedy hipoteza zerowa jest fałszywa, a zostanie oceniona w teście statystycznym jako prawdziwa. I naszym zadaniem będzie określenie, ile wynosi to prawdopodobieństwo drugiego rodzaju, czyli szanse na to, że hipoteza będzie nieodrzucona przy założeniu, że jednak okaże się ona jej fałszywą. Zaczynamy. Aha, jeszcze jednym elementem jest to, że my byśmy nie chcieli, żeby hipoteza nie była odrzucona, gdy jest faktycznie ona fałszywa, czyli interesuje nas dopełnienie tego prawdopodobieństwa beta, czyli tak zwana moc testu. Jeżeli beta nazwiemy, że to jest nieodrzucenie hipotezy zerowej, gdy ona jest fałszywa, to mocą testu nazwiemy odrzucenie hipotezy, gdy jest ona fałszywa. My byśmy najbardziej sobie tego życzyli. I w naszym przykładzie zapiszemy sobie dwie hipotezy na wykonanie tego określenia, jak obliczyć błąd drugiego rodzaju i jak wyznaczyć moc testu. Jeżeli w hipotezie zerowej raz założymy, że na przykład średnia równa się jakiejś założonej przeze mnie wartości 70, a potem w hipotezie alternatywnej założymy, że średnia jest jednak równa innej wartości, zróbmy tym razem, że wyższej od tej w hipotezie zerowej, czyli na przykład 80, widzimy, że jest to układ hipotez prostych. Najczęściej stosujemy hipotezy złożone, gdzie raz po prostu zapisujemy, że średnia równa się temu poziomowi, a potem, że jednak jest różna od tego poziomu, czyli że jest albo niższa od 70, albo że jest wyższa od 70. Ta hipoteza alternatywna jest hipotezą dla nas prawostronną, bo znajduje się na prawo od tutaj średniej, która się znajduje w hipotezie zerowej. I żeby zweryfikować, czy hipoteza zerowa jest tutaj poprawna, czyli nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, a może jednak lepsza by była hipoteza alternatywna, my zazwyczaj byśmy liczyli przy dużej próbie lub przy znanym odchyleniu standardowym z populacji generalnej, taki wzór byśmy podstawili, że wartość U, czyli pochodząca z rozkładu normalnego, podstawilibyśmy, ile wynosi zadana w próbie średnia arytmetyczna, ile ten poziom zakładany z hipotezy zerowej, ile sigma, czyli odchylenie z populacji generalnej i przemnożone razy wielkość próby. Tylko że tutaj nas interesuje to, ile wynosi prawdopodobieństwo beta. Czyli warto w tym momencie przyjąć, że jeżeli przyjmiemy sobie już z góry ustalony poziom istotności tego błędu alfa, czyli odrzucenia hipotezy zerowej, gdy jest prawdziwa, to widzimy, że odpowiadająca jej wartość krytyczna z rozkładu normalnego wynosi 1,64. Dlaczego nie 1,96?
bo jeżeli tutaj hipoteza alternatywna została przyjęta jako prawostronna, czyli jednostronna, albo że jest mniejsze, albo że jest większe, to w testach z użyciem rozkładu normalnego szukamy wartości krytycznej przy podwojonym poziomie istotności alfa i to tutaj zostaje. A więc ja zobaczcie, jak to policzyłam, że szukamy wartości z rozkładu normalnego przy 1 minus alfa przez 2, ale tutaj zrobiłam przy podwojonym poziomie istotności alfa. Wiadomo, że to się redukuje do po prostu 1 minus ten poziom alfa, ale tutaj dla rozpoznania pokazuję, że ja to po prostu przemnożyłam razy 2. Średnia 0 i 1. Ewentualnie szukamy w tablicach od 1,09. 0,95 w środku tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego, od jakiej jest to wartości. Wartości dystrybuanty, jak wiecie, rosną dla kolejnych u, jest to funkcja rosnąca i dla 0,95 tu jest wartość najbliższa, mamy 1,60 i 4, o dobra, 1,64, ten wynik jest najbliższy, czyli mamy 1,6 i 004, czyli tą wartością krytyczną, która byłaby nam potrzebna do odrzucenia hipotezy zerowej, jest 1,64. I jeżeli tu w to miejsce u podstawimy u alfa równe 1,64 i podstawimy wartości średniej hipotetycznej z hipotezy zerowej, sigmę i wielkość n, możemy ten wzór tak przekształcić, żeby otrzymać wzór przekształcenia na średnią arytmetyczną. I C to będzie jakiś, nazwijmy, punkt krytyczny średniej z próby, że jeżeli przekroczymy ten poziom, podstawiając odpowiednio te elementy, na pewno będziemy odrzucać hipotezę zerową. I tutaj jest policzona jest ta wartość jakby krytyczna, która jest nam potrzebna, że jeżeli faktycznie z próby otrzymamy średnią powyżej tego poziomu, na pewno odrzucimy hipotezę zerową. I tutaj 0,05 to jest ten poziom istotności alfa. I teraz na naszej grafice C krytyczne wynosi 73,29. I teraz zakładamy taką sytuację. Średnia wynosiła 70, a teraz załóżmy, że jednak została błędnie dobrana i ona jednak wynosi 80, czyli zawyżony poziom. I nasze prawdopodobieństwo drugiego rodzaju, czyli beta, zaznacza się na lewo od C krytycznego, czyli jest to wartość pola pod krzywą w zakresie od minus nieskończoności do C krytycznego. Przy założeniu, że nasza hipoteza zerowa okazywała się być błędna, bo zakładaliśmy 70, a teraz zakładamy, że był to błąd i teraz wynosi 80, czyli mamy hipotezę zerową, która jest fałszywa. My w tym momencie powiedzieliśmy, że dla nas jest ona prawdziwa i ile wynoszą szanse na to, że tak postąpimy, czyli powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, gdy średnia nie wynosi 70, a jednak 80. My w tym momencie musimy przyjąć, że tutaj ta średnia krytyczna wynosi 73,29 i tą wartość musimy zestandaryzować, bo obliczymy prawdopodobieństwo tego, że jednak będzie to jakby koniec tego ogonu lewego drugiego rozkładu krzywej, gdzie średnia wynosi 80. W tym momencie widzimy, że można skorzystać z prawdopodobieństwa zmiennej zestandaryzowanej i jeżeli musimy zestandaryzować ten lewy ogon, to interesuje nas prawdopodobieństwo, o tutaj zapisane, czyli beta, prawdopodobieństwo, że średnia będzie niższa od tej wartości C, która tutaj została opisana, ale przy założeniu, że będziemy stosować średnią tą prawdziwą, tą wyższą. I możemy to obliczyć i ze wzoru na standaryzację, czyli nasza zmienna zestandaryzowana Z to jest ta wartość krytyczna, powyżej której tutaj byśmy odrzucili hipotezę zerową.
i ona, zobaczcie, jest standaryzowana średnią, która jest teraz uznana za prawdziwą i dzielimy to przez sigma, a mnożymy przez pierwiastek z n. Czyli ten wzór to jest zwykła standaryzacja, ale tego poziomu średniej, nową średnią arytmetyczną. I to, co otrzymujemy, można to obliczyć jako rozkład normalny tej zestandaryzowanej wartości przy średniej 0 i 1 i 1, czyli to jest inaczej mówiąc wartość dystrybuanty rozkładu normalnego, gdy zestandaryzowana wartość wynosi minus 3,355, czyli to jest jakby pole tego koloru tutaj pomarańczowego, jakkolwiek to określił. I w tym momencie to jest prawdopodobieństwo beta. Czyli możemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo beta, czyli przyjęcia tej błędnej hipotezy, że średnia wynosi 80, gdy ona faktycznie wynosi 80, są bardzo niewielkie. One wynoszą 0,04. Czyli przeprowadzony test dopuszcza 5% ryzyka odrzucenia hipotezy zerowej, gdy ona jest prawdziwa, i 0,04% ryzyka przyjęcia hipotezy zerowej, gdy ona jest faktycznie fałszywa, gdyż średnia w populacji w rzeczywistości jest równa 80. A teraz pytanie jest takie: no dobrze, jeżeli błąd drugiego rodzaju wynosi bardzo niewiele, czyli tego, że uznamy za prawdziwą hipotezę zerową, która jest fałszywa, my tego nie chcemy. Nas interesuje sytuacja odwrotna, czyli jakie są szanse, bo one powinny być jak najwyższe, tego, że odrzucimy hipotezę zerową, kiedy ona jest faktycznie fałszywa. Czyli interesuje nas tak zwana moc testu. Ona jest liczona jako dopełnienie tej bety. I jeżeli beta wynosi 0,05, to są szanse na odrzucenie, na nieodrzucenie hipotezy zerowej, gdy ona jest fałszywa, to moc testu liczona jako 1 minus beta wynosi dosłownie 1 minus ten wynik. I wtedy możemy powiedzieć w interpretacji, że mamy 99,96% szans, że odrzucimy hipotezę zerową, gdy w rzeczywistości średnia w populacji wynosi 80, a nie błędnie wcześniej podane 70.